Cześć, tu Kaśka Śledziewska i Renata Włoch, badaczki z Dela autorki książki Gospodarka Cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni. Porozmawiajmy o przyszłości pracy, o pracy 4.0. Masz poczucie, że masz kompetencje cyfrowe? No, jakieś tam mam, ale oczywiście też mam tę świadomość, że tych kompetencji cyfrowych nie będę już tak bardzo potrzebować, po prostu będę potrzebowała kompetencji związanych z ciekawością, z otwartością na innowacje cyfrowe i z chęcią eksperymentowania i takiego poduczania się ciągłego, ale tak, żeby te kompetencje takie ścisłe cyfrowe mieć, to nie sądzę, a myślę, że u mnie to zanikają. A propos tego uczenia się ciągle, co jest jedną z ważnych kompetencji, o których się mówi obecnie, to ja mam poczucie, że my się też w ciągu ostatnich kilku lat sporo nauczyłyśmy, bo ja pamiętam jak kilka lat temu mówiłyśmy dużo o tych kompetencjach cyfrowych, pisałyśmy rozmaite raporty, i tu wyraźnie widać, że nasze podejście do tego się zmieniło. Że faktycznie oddzielamy już te kompetencje, które wiążą się z tym, że znasz jakiś program, umiesz z niego korzystać, czy nawet masz coś, co się nazywa Data Literacy. No właśnie od tych kompetencji, które są szersze i które są bardziej nastawione na to, w jaki sposób ty korzystasz z tych rozmaitych możliwości. Chciałabym, żebyśmy też wyraźnie jeszcze powiedziały, że czekają nas nowe wyzwania w związku z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji i coraz mocniejszym ucyfrawianiem środowiska pracy i wzmacnianiem nas jako pracowników przez cyfrowe innowacje. I to na przykład może być związane z tym, że jeżeli my przestajemy wykonywać pewne zadania, przestajemy mieć pewne połączenia, czy trenować, wzmacniać nasze tre połączenia w mózgu i stajemy się coraz bardziej neuroróżnorodni. To jest naprawdę ciekawe. Neuroróżnorodność staje się wyzwaniem na rynku pracy, ale może na początku wróćmy do tych kompetencji cyfrowych i wyzwań, jakie stoją przed edukacją w związku z ucyfrowianiem się naszego środowiska pracy. I o tym powiedzą nam więcej Justyna Godlewska-Szyrkowa i Dawid Szarański. Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Choińska, a to jest trzeci odcinek podcastu Gospodarka 360 Stopni, realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj dwóch gości: dr. Justynę godlewską szyrkową oraz doktora Dawida Szarańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No może na początek jeszcze kilka słów o moich gościach. Justyna Godlewska-Szyrkowa jest doktorem na Wydziale Nauk Poetycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy. Badawczo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją oraz sytuacją absolwenta na rynku pracy. Również od 2020 roku pełni funkcję pełnomocniczki rektora UW do spraw jakości kształcenia. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Natomiast Dawid Szarański jest doktorem dyscypliny Zarządzania i Jakości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest również założycielem i dyrektorem programu wspierającego transformację cyfrową Sektor 3.0 i interesuje się w szczególności trendami technologicznymi w zakresie transformacji cyfrowej, rynku pracy oraz kompetencjami przyszłości, w tym związanymi również ze sztuczną inteligencją. Witam. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o kompetencjach, w szczególności kompetencjach cyfrowych. W odniesieniu do rozwoju technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i również generatywnej sztucznej inteligencji, która w ostatnich czasach stała się bardzo popularna. Dużo mówi się o tym temacie w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy, i do tego tematu oczywiście również dzisiaj będziemy się odwoływać, ale najpierw chciałabym skupić się na edukacji, w szczególności na uniwersytetach, bo to tam przecież znajdują się osoby, które w przyszłości niedługo będą tworzyć rynek pracy. To chciałabym zacząć od Tematu generatywnej sztucznej inteligencji, czata GPT, który w 2022 roku pojawił się i no, zyskał bardzo dużą popularność również na uniwersytetach, na przykład studenci zaczęli masowo korzystać z czata do pisania różnych prac. I w związku z tym pojawiło się pytanie, czy czata można używać, czy czata nie można używać, ale na początek chciałabym zadać pytanie o to właśnie na przykładzie tego czata GPT, jakie kompetencje Powinniśmy mieć jakie kompetencje powinny być uczone na uniwersytetach, a jakie kompetencje są uczone, pani doktor? Bardzo trudne pytanie. <noise> I myślę, że ono powinno się w ogóle zaczynać taką refleksją na temat tej edukacji wcześniejszej, przeduniwersyteckiej. Mhm. No bo tak naprawdę do nas na uniwersytet przychodzą studenci, którzy są ukształtowani edukacyjnie na wcześniejszych etapach. I my bardzo często jakby. Ponosimy konsekwencje tego, jeśli tak można powiedzieć. Zresztą studenci również. Nawet po, nie wiem, czy tak to bym określiła, raczej pewnego sposobu uczenia się, pewnego sposobu bycia uczonym, i to po prostu powoduje, że studenci, którzy do nas przychodzą, mają już określony stosunek do tego, czym jest edukacja, po co ona jest im potrzebna, a bardzo często nie wiedzą tak naprawdę, po co im to jest potrzebne i tak do końca oni są przekonani, po co im te studia i co mogą na tych studiach uzyskać, albo mają pewne takie schematy gdzieś tam wdrożone na wcześniejszych etapach. I to też bardzo mocno widać w kontekście właśnie pojawienia się tych nowych narzędzi generatywnej AI. Czy też w ogóle takich trendów, które obserwujemy na rynku pracy, w społeczeństwie, które staje się społeczeństwem cyfrowym i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, o których mamy dzisiaj rozmawiać. I studenci, którzy do nas przychodzą bardzo często, no właśnie wychowani, wyedukowani w takim modelu bardzo tradycyjnym, edukacyjnym, który nasze szkoły i podstawowe i ponadpodstawowe, najczęściej są to absolwenci liceów ogólnokształcących. Przychodzą takie osoby, które no niejako na nowo troszeczkę... Muszą określić to, po co się uczą, jak powinni się uczyć i co im to może dać. I w kontekście tego, co się dzieje nowego, to, o czym pani wspomniała, czyli chociażby ChatGPT, GPT, no pojawia się pytanie, właśnie czy cały ten system edukacyjny na poziomie wyższym, można też zadać pytanie o te wcześniejsze etapy, mhm. jest przygotowany na to, tak, czy umie się w tym odnaleźć. Oczywiście, pewnie taka najprostsza odpowiedź brzmiałaby, że nie, tak. I że to jesteśmy dopiero teraz w procesie i próbujemy. I tak naprawdę wszyscy próbujemy. Tak? To znaczy i ci studenci, którzy mm -hmm. właśnie zaczynają korzystać, bo to jest trochę taka zabawka ciekawa. Tak? A później można <gry> tak. się nauczyć, jak to wykorzystywać na własnych celów. Ale też nauczyciele akademicy, bo proszę pamiętać, że tu są zawsze co najmniej dwie strony, a tą trzecią stroną jest, jest cały system uniwersytecki, który z samej natury swojej jest dość tradycyjny, dość konserwatywny. I tym samym nie zawsze łatwo mu się dostosować do, do tego, co się dzieje bardzo szybko i, mhm. i do tych nowych trendów. Więc w takiej rzeczywistości można powiedzieć mamy. Nowe narzędzie, które próbujemy oswoić. No i właśnie co się okazuje. No, okazuje się, że to wszystko, bo tutaj pani zapytała o to, czego się uczy, a czego się powinno uczyć. No więc chociażby na samym przykładzie czata GPT widać, mhm. że um, jeszcze na tych wcześniejszych etapach pewnie za dużo się uczy rzeczy takich typowo-wiedzowych, za dużo jest cały czas tego przekazywania mhm. informacji, a za mało uczy się tego, jak z tej informacji korzystać. korzystać. Tak? I mm -hmm. to informacji z różnych źródeł, informacji często takiej, którą trzeba sprawdzić, którą trzeba ocenić, no jej wiarygodność, i trzeba umieć to zrobić. Tak? I oczywiście tutaj wchodzą te wszystkie elementy, które najczęściej łączymy z czymś, co się nazywa właśnie kompetencjami przyszłości. Od krytycznego myślenia, analitycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów po taką postawę, powiedziałbym, elastyczną, nastawioną na ciągłe dokształcanie się, uczenie. Tutaj, też, jakby wszystkie takie elementy związane z umiejętnością samego uczenia się. Z czym. Nie jest łatwo, także u studentów, i myślę, mhm. że to jest też właśnie konsekwencja tego, co się dzieje na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Więc z tym wszystkim przychodzą na Uniwersytet studenci i tak naprawdę no, pytanie, jak Uniwersytet może pomóc i też jakby jak się odnaleźć w tym, żeby trochę te proporcje tego, czego uczymy i w samym stylu mhm. uczenia zmienić, czy bardziej dostosować do tego, co mamy obecnie. Tak, no właśnie. A biorąc za przykład Uniwersytet Warszawski, czy tutaj są tak. podejmowane jakieś konkretne próby, nie wiem, uregulowania możliwości korzystania, czy właśnie może zakazania kompletnego używania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji? Jak to wygląda? E, tak, to znaczy oczywiście od samego początku, od kiedy ta dyskusja wybuchła, Uniwersytety i Uniwersytet Warszawski też no, były bardzo mocno zainteresowane i zaangażowane w tę dyskusję wewnętrznie. Ona się odbywała i na wydziałach poszczególnych, i mm -hmm. w różnych ciałach takich, powiedziałabym centralnych, ale też sami nauczyciele, akademicy między sobą przy różnych okazjach o tym rozmawiali, bo to było coś, co ich po prostu bardzo poruszało to i oczywiście. budziło różne emocje, tak? od takiego zaciekawienia po strach. Strach przed tym, jak, jak to będzie wykorzystywane właśnie przez studentów. Jak sami ci nauczyciele akademicy się w tym odnajdą, bo to było coś nowego, coś co trzeba było mhm. poznać. Czasami też takie poczucie, że może studenci wiedzą więcej na ten temat niż my, my musimy dopiero w to wejść. Więc dużo tych różnych emocji tutaj było, ale od samego początku, jeśli mogę tak się wypadać w imieniu uniwersytetu, to mieliśmy absolutne przekonanie, że to nie jest coś czego można zakazać. To by było no dość absurdnie słyszeć, tak? To jest po prostu część naszej rzeczywistości i tak, tak naprawdę tak. Ten namysł od samego początku był taki, jak to najlepiej wykorzystać, tak? jak włączyć to w nasz system edukacyjny uniwersytecki, co oczywiście nie jest łatwe, także przez te wszystkie rzeczy, mm -hmm. o których powiedziałam przed chwilą. Efektem tej dyskusji do tej pory to przede wszystkim było wydanie takich wytycznych przez Uniwersytecką Radę do Spraw Kształcenia. To się zadziało w grudniu zeszłego roku, mm -hmm. czyli bardzo niedawno, tak, bardzo niedawno. E, tak. I te wytyczne dotyczą korzystania z narzędzi generatywnej AI w procesie kształcenia, tak naprawdę dotyczą głównie dwóch elementów, to znaczy prac dyplomowych, wykorzystania narzędzi mm -hmm. w, w pracach dyplomowych i prac zaliczeniowych. I tu oczywiście no, nie będę szczegółowo przedstawiać tych zapisów. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę Uniwersyteckiej Rady do Spraw Kształcenia, gdzie te wytyczne są dostępne, oczywiście. można się z nimi zapoznać. Natomiast ich główna idea była taka, żeby przede wszystkim. Informować, z czego się korzystało, żeby to było transparentne, transparentne mhm. tak, żeby było wiadomo, jak te narzędzia były wykorzystane, w jak, na jakim etapie tego procesu, do czego posłużyły. W przypadku prac dyplomowych, tutaj bardzo ważnym elementem, który został zapisany, jest także konieczność uzgodnienia tego z promotorem pracy dyplomowej. Tak? Więc mhm. to, w jaki sposób będziemy korzystać z tych narzędzi, ma być efektem też naszej dyskusji pomiędzy właśnie promotorem a dyplomantem. No i. Zakładamy, że to będzie sprzyjało takiemu podejściu pozytywnemu, prorozwojowemu, zachęcającemu do tego, żeby korzystać z tych narzędzi, ale żeby korzystać z nich bardzo świadomie. I to jest taki główny efekt tej dyskusji w kon konkretnych wytycznych zawartych, ale oczywiście te dyskusje cały czas się odbywają. Także na poszczególnych radach dydaktycznych. Rady dydaktyczne to takie ciała, które sprawują pieczę nad kierunkami studiów. Natomiast mm -hmm. Uniwersytecka Rada Spraw Kształcenia sprawuje pieczę nad całą strategią edukacyjną y, uniwersytetu. I tam w tych ciałach tych dyskusji jest bardzo dużo i na przykład efektem tych dyskusji też różnych spotkań z pracownikami, z nauczycielami akademickimi, ale też rozmów ze studentami, no, wynika taki wniosek, że bardzo duża jest potrzeba, nazwijmy to taką potrzebą szkoleniową w tym zakresie. To znaczy ze strony na przykład nauczycieli akademickich jest no, duży, duża chęć tego, żeby się czegoś więcej dowiadywać o samym narzędziu, bo nie wszyscy z tego korzystają na tak co się. dzień ale też co trudniejsze i ważniejsze pewnie w naszym kontekście, jak te narzędzia wykorzystywać w procesie kształcenia, mm -hmm. bo to też nie jest takie oczywiste. No tak, tak? To też kwestia edukowania pracowników naukowych. Tak. I tak naprawdę to jest pierwszy i podstawowy punkt i element tego wszystkiego, dlatego że my nie możemy mówić o jakichś przemianach uniwersytetu w tym obszarze, czy jakimś takim wykorzystaniu na uniwersytecie tych narzędzi w większym zakresie, jeżeli nie będziemy mieli przygotowanej kadry do tego. Bo to kadra to wprowadza, kadra to tak naprawdę, kadra, mam na myśli tutaj przede wszystkim nauczycieli akademickich, prowadzi ten proces kształcenia. Więc to przede wszystkim nauczyciele akademicy muszą wiedzieć, co to jest, jak to można wykorzystać, czemu to może służyć. No i oczywiście po drugiej stronie są studenci, którzy też no, też muszą wiedzieć, tak? Mhm. I też muszą mieć świadomość, czemu to może służyć. To brzmi bardzo optymistycznie w kontekście polskich uniwersytetów. A zastanawiam się dla porównania, jak to wygląda na uniwersytetach poza Polską. Czy pan, pan doktor mógłby. Nam o tym pokrótce opowiedzieć. To kilka dni temu w zakończyło się forum ekonomiczne w Davos. Jeden z wniosków z tego forum był taki, że My wychodzimy z takiego etapu dużej fascynacji związanej ze sztuczną inteligencją do etapu szukania konkretnych korzyści z tego wynikających, czyli tak szukania tak zwanej wartości wynikającej z tej nowej technologii, bo my tutaj dużo rozmawiamy o tym, jak uczelnia sobie z tym radzi, no, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest technologia młoda, ona jest, przeszło rok na rynku, OpenAI twierdzi, że w trakcie pierwszych pięciu dni udało im się pozyskać milion klientów i to jest fantastyczne, tylko pyta, pojawia się pytanie, cóż z tego, czy my ten, tego czata będziemy umieli i potrafili hmm. uruchomić, potrafili uruchomić zadać mu dobrze pytania, czy będziemy w stanie robić coś więcej z tą technologią niż tylko wykonywać jakieś po, podstawowe hmm. instrukcje. No i dosłownie kilka dni temu w, w zagranicznej edycji Politico był fajny artykuł na temat tego, jak w Stanach na uczelni w Arizonie jest wykorzystywany czat GPT. Po pierwsze ta uczelnia ma swoje doświadczenie. to jest całkiem, całkiem nie, nie ma uczelnia przez, przez 140 tysięcy studentów i już wcześniej w, w trakcie pandemii uczelnia zdobyła sporo kompetencji związanych z obsługami z obsługą różnych narzędzi cyfrowych, czyli dużo kursów jest realizowanych tam online organizowane są hakatony, wiele inicjatyw tego typu technologicznych, które można śmiało powiedzieć, że już mają jakiś pewien grunt przygotowany. Natomiast ta uczelnia poszła dalej i powiedzieli sobie: OK, my nie będziemy tego w żaden sposób blokować, nie będziemy udawać, że tego nie ma, bo to jest, i nasi studenci wiedzą, że że to ta, także jest. E, więc poszli o krok dalej i podpisali umowę o oficjalnej współpracy z OpenAI. I w ramach tej umowy e, uczelnia dostała dostęp do e, ChatGPT GPT w wersji Enterprise i oficjalnie w ta technologia dostała tak zwane błogosławieństwo do, do użytkowania. No i teraz pytanie, jest takie, ok, znów dostajemy narzędzia, ale co z tym narzędziem jesteśmy w stanie zrobić? No i w artykule, no o którym, którym wspominam, były podane kilka case'ów wykorzystania. Mm -hmm. Jednym z najpopularniejszych kursów na jest anglistyka, pisanie różnego rodzaju prac, esejów i nie tylko. No więc chat był wykorzystywany do tego, żeby dać szybką informację zwrotną, właśnie czy ten esej jest napisany poprawnie, czy niepoprawnie, jak, więc tu pierwszy feedback. Drugi potencjalny obszar był na, zaprezentowany na przykład biologii gdzie też sztuczna inteligencja była wykorzystywana w różnego rodzaju badaniach VR-owych po to, żeby właśnie cały ten proces badań wspierać. Więc są już konkretne case'y, Natomiast myślę, że my jesteśmy na takim etapie, gdzie my, i powinniśmy sobie to bez żadnych kompleksów powiedzieć, my naprawdę mało wiemy, bo jedna rzecz to jest obsługiwać, a drugie, na co też niedawno na łamach MIT Technology Review jeden z profesorów, profesor Dawem profesor zwracał uwagę, że my potrzebujemy case'ów konkretnych Konkretne. wdrożeń i my hmm. po prostu musimy sobie zbudować taką nazwijmy to bibliotekę case'ów, bibliotekę możliwego zastosowania tej technologii, żeby, żeby dopiero potem móc Pomyśleć, w jaki sposób ta technologia może na tej uczelni zostać wdrożona. Bo znów wracając do tego przykładu amerykańskiego, to też nie tak, że to była wielka fascynacja, tylko osoba, z którą był przeprowadzony wywiad, powiedziała zupełnie wprost. My zidentyfikowaliśmy sporo ryzyk z tym związanych. Pierwsze ryzyka dane, co my mm. robimy z tymi danymi, więc pierwszą rzeczą, którą którą zrobiono, to było podpisanie takiej umowy, która zakładała, że te dane, które są tam umieszczane, to, ona, to one nie są wykorzystywane do tego, żeby dalej trenować model właśnie tam, czyli czata GPT. Czyli my nie karmimy naszymi danymi tutaj prywatną firmę. Mhm. Druga kwestia problematyczna, no to była prawo własności intelektualnej. Właśnie, znów kolejnie nie do końca uregulowany obszar. Kolejna rzecz to było też no, zasysanie, czy tam wkładanie do tego czata informacje, które nie do końca były prawdziwe. No, no, więc w tym momencie to znów był kolejny obszar problematyczny, no i cały obszar związany z cyberbezpieczeństwem to też było wyzwanie, na które w tamtym przypadku zwracano uwagę. I myślę, analogicznie w naszym przypadku jest dokładnie to samo. Potrzebujemy kompetencji, ale potrzebujemy właśnie dobrze określonych wdrożeń, caseów, które pomogą nam lepiej sobie nieco wyobrazić, co my z tym czatem jesteśmy w stanie zrobić. No i oczywiście musimy zabezpieczyć całą kwestię związaną z własnością intelektualną, z bezpiecznym mm -hmm. używaniem tego, tej technologii, po to, żeby skorzystać. Stać, a nie, a nie wyrządzić sobie krzywdę. Dosłownie kilka tygodni temu byłem w Londynie na konferencji poświęconej właśnie transformacji cyfrowej. Cały obszar związany z sztuczną inteligencją był po prostu permanentnie oblegany. Tam nie można było się dostać, co też pokazuje, jaki jest trend. Tak. Natomiast w tych dyskusjach i w tych prezentacjach nie mówiło się o automatyzacji, która spowoduje, że teraz stracimy pracę, tylko mówiło się o tym, Muszę że. to jest... w końcu, jest... nie mówimy o tym tylko. Tak, tylko że to może być realna potrzeba i że jeśli mówimy o. O utracie pracy, to my tą pracę będziemy tracili na rzecz osób, które po prostu będą potrafiły obsługiwać różnego, na, różnego rodzaju narzędzia ai -owe. Natomiast równie ważny wątek był wątek związany z etycznym wykorzystaniem, i to było w każdej możliwej prezentacji podkreślanej i druga kwestia, to, to właśnie to właśnie była kwestia związana z bezpieczeństwem, z tym, żeby dbać o dane, dbać o to, w jaki sposób my te narzędzia wykorzystujemy. Bo to jest dla nas super moc, ale ta super mhm. moc, tak samo może być wykorzystana przez kogoś innego, jeśli będziemy robili to bezrefleksyjnie. No właśnie, biorąc pod uwagę te zagrożenia, które pan doktor wymienił, jak rynek pracy na to reaguje? Jakie pracodawcy mają podejście do na przykład czata GPT? No znów, biznes musi adaptować te, te, tego typu technologie szybko, żeby nie zostać w tyle. Więc to jest rzecz oczywista. Natomiast też biznes nie robi tego bezrefleksyjnie, bo czytaliśmy o wielu przypadkach, gdzie, gdzie w dużej korporacji pracownik wrzuca dane, które są danymi wewnętrznymi tak. no i traci kontrolę na, na, nad tymi danymi. Więc w, w wielu firmach po prostu te technologie są blokowane i raczej myśli się o tym, żeby tworzyć własne rozwiązania wewnętrzne, które będą karmione własnymi informacjami własnymi danymi, ale jednak będą wykorzystywane w takim bezpiecznym ekosystemie, który, który nie będzie narażony na wyciek informacji, które jakby na to nie patrzeć, stanowią jakąś podstawę budowania przewagi konkurencyjnej danej firmy. Więc biznes w to wchodzi, oczywiście ma swoje tempo. Znów odwołując się do Davos, w Davos także dużo mówiono o takim szoku biznesowym, który staje się zupełnie, zupełnie oczywisty i staje się nową normalnością. To znaczy, że my już przeszliśmy przez pandemię, przez wojnę, przez właśnie sztuczne inteligencję i firmy coraz częściej mówią, okej, okay, no my już przyzwyczailiśmy się do tego, że to po prostu może tak wyglądać w przyszłości. Natomiast połowa z ankietowanych mówi, ale my nie jesteśmy zupełnie na to przygotowani, dlatego, że nie mamy dostosowanej struktury organizacji, nie tylko struktury właśnie do szybkiego reagowania. A czemu to szybkie reagowanie na przykład na tego typu nowinki technologiczne jest ważne? Dlatego, że Ci, którzy działają szybko, oni są, na co wskazują badania, dwa razy bardziej odporni na y, wszelkiego rodzaju właśnie tego typu nowe sytuacje na rynku. Oni, co więcej, pod względem finansowym też są dwa i pół raza y, bardziej konkurencyjni względem tych, którzy nie działają szybko. Już nie mówiąc o innowacyjności, bo tam jest wskaźnik 4,8 raza, y, czyli blisko 5 razy szybciej działają od ty, całej reszty. Więc trzeba szybko reagować, a też mówiąc o tej szybkości, też trzeba pamiętać w kontekście właśnie wdrażania, technologii, że to jest kilka obszarów. To jest z jednej strony obszar związany ze strategią danej firmy, ale także z dopasowaniem odpowiednim struktury, z dopasowaniem odpowiednim procesu, wreszcie ludzi, wyszkoleniem tych ludzi, no i też odpowiednim dobraniem technologii do, do danego cyklu rozwoju organizacji. Ja właśnie tutaj w tym kontekście, bo to bardzo było inspirujące, o czym pan doktor mówił, bo tak słuchając chociażby o tych doświadczeniach uniwersytetów zagranicznych, w zasadzie można to przenieść jeden do jednego, do naszego uniwersytetu, to znaczy te same obawy. I tak naprawdę, rzeczywiście pierwsza reakcja to taka reakcja, no właśnie, odpowiedzmy na te obawy, zabezpieczmy ten obszar, który może być tutaj problematyczny. I to jest jakby pierwszy taki sposób myślenia o tym nowym narzędziu. Ale tak samo jak w przypadku rynku pracy, to nie oznacza tylko tego, o czym Pan tutaj powiedział na początku, czyli tego pierwszego reagowania, tak? tego właśnie tej decyzji, jak my to narzędzie będziemy na teraz wykorzystywać, ale to jest też no, pytanie o to, co dalej. Tak? Jak to narzędzie i szerzej w ogóle rozwój AI wpływa na naszą strategię, tak? na przemiany w ogóle, które są na rynku pracy. I to samo pytanie dokładnie, a być może o jeszcze większym znaczeniu. Pojawia się w edukacji, na przykład na poziomie wyższym, jakby samo narzędzie możemy jakoś oswoić, tylko pytanie, jak to narzędzie wpisuje się w ten sposób kształcenia, który mieliśmy do tej pory. To znaczy, co, co to zmienia w edukacji, bo okazuje się, że to zmienia bardzo dużo. Jeżeli właśnie mówimy o o tym, jakie stwarza możliwości, to pojawiają się też pytania, czy na przykład pewne elementy procesu edukacyjnego na poziomie wyższym, oczywiste do niedawna, na które wszyscy się zgadzaliśmy, uważaliśmy, że są świetne, na przykład praca dyplomowa, tak, o to też chciałam zapytać nadal właśnie. mają sens. I to nie jest tylko takie pytanie na zasadzie, czy my potrafimy się obronić przed. Jakimiś oszustwami, tak? czy jakimiś działaniami nieetycznymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji? To jest takie pierwsze pytanie. Tak? I my możemy te narzędzia obronne wdrożyć. I tutaj jest jeden system, to my zadziałamy jeszcze lepszym systemem. On się będzie bardziej rozwijał, a my kolejny będziemy rozwijać, który będzie śledził te nieuczciwości. Tak? Mhm. I to jest jakby jeden sposób, taki podziałem na krótką metę działania. Natomiast tak bardziej strategicznie, on to w ogóle się pojawia pytanie, no dobrze, ale to po co nam ta praca dyplomowa? Czy w takim razie, to nawiązuje tutaj tylko do tego jednego elementu, ale to można na bardzo wielu oczywiste. innych przykładach. Ten przykład pracy dyplomowej jest taki najbardziej, można gdzieś bijący po oczach, jeśli tak można to, to nazwać, bo też no, jest jednym z... Filarów kształcenia takiego typowego uniwersyteckiego no, Tak się tak? przyjęło. zdecydowanie. Tak się przyjęło. No ale właśnie pojawia się pytanie, czy ta praca dyplomowa to nadal nam jakby będzie mówić to, co my chcemy wiedzieć, czyli czy student osiągnął pewne efekty uczenia się i możemy uznać, że, że zakończył studia na jakimś poziomie. A później się pojawia pytanie, czy my tego właśnie chcemy go uczyć, tak? Czy napisanie pracy dyplomowej w takim ujęciu, jakim mieliśmy do tej pory, to jest nadal to, co jest dla nas ważne? Co chcemy sprawdzić, czy ten student to potrafi, czy to są nadal te kompetencje, które, których my chcemy nauczać. I to jest bardzo trudne pytanie, na które ja nie mam w tej chwili odpowiedzi, i myślę, że tu będzie bardzo wiele dyskusji się pojawiało. Mhm. Ale już w takich debatach ogólnie w środowisku takim uniwersyteckim, nie tylko polskim, no to, to, to pytanie o to, czy praca dyplomowa, szczególnie właśnie na poziomie, jeżeli patrzymy na przykład na licencjat i na mhm. poziom magisterski, to szczególnie na poziomie licencjatu. Czy ona, czy ona ma sens, czy ona rzeczywiście jest nam potrzebna, czy może powinniśmy w jakiś inny sposób sprawdzać to, czego uczymy. Ale wtedy się pojawia pytanie, a czego my powinniśmy uczyć? I to już jest bardzo poważne, bardzo trudne pytanie z ogromnymi konsekwencjami, bo ono każe jakby przemyśleć w ogóle formułę edukacji wyższej i tego, po co są studia wyższe i tu już do jakichś absolutnie fundamentalnych pytań dochodzimy. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, że takie narzędzie jak ChatGPT które no weszło przebojem tak. w tę naszą rzeczywistość edukacyjną. Zmusiło nas do stawiania sobie takich pytań, tak? I nawet tak. jeżeli będziemy gdzieś tam od nich uciekać, będziemy się gdzieś właśnie bronić jakimiś rozwiązaniami na teraz, mm -hmm. tak, to te pytania z nami zostają i coraz częściej w różnych debatach uniwersyteckich, one się po prostu bardzo mocno, bardzo mocno są stawiane, bardzo mocno się pojawiają i też bardzo mocno w kontekście przemian na rynku pracy, tego, czego oczekuje rynek pracy od absolwenta wyższej uczelni. Mm -hmm. My to oczywiście generalizujemy, bo jest inaczej na różnych kierunkach, jest inaczej jakby na różnych uczelniach, no to, to jest oczywiste, tak? Ale takie pytanie o to, czego potrzebuje rynek pracy, jakich kompetencji od absolwenta oczekuje. I na przykład, jak zmienia się też model zdobywania kompetencji, bo my już w tej chwili wiemy, że to jest model coraz bardziej elastyczny. Mówimy cały czas o takim modelu całożyciowym, więc on zakłada krótsze moduły kształceniowe i tu się pojawia na przykład pytanie o zasadność długiej edukacji, akademickiej, mhm. tak, gdzie mamy te trzy lata na pierwszym stopniu, później dwa lata. Mhm. W tym na przykład kontekście coraz częściej myśli się o skracaniu studiów drugiego stopnia, czyli już nie na przykład czterosemestralne, ale trzysemestralne. Nasze prawo pozwala na to, żeby mhm. na poziomie drugim takie trzysemestralne studia były. Czy na przykład pytania o kształcenie w różnych formach, tak? o takie hybrydowe kształcenie, o włączanie też tego kształcenia zdalnego w różnych formach. Tutaj bardzo ciekawe też to, co pan doktor powiedział: pandemia wszystkim nam dała takie niezłe przygotowanie, tak, ona była takim rzeczywiście testem, i myślę, że dużo trudniej by nam było wejść w to, co się dzieje teraz, gdybyśmy nie mieli tego doświadczenia pandemicznego. Ale to, co chciałam powiedzieć, to przede wszystkim to, że chat GPT postawił bardzo generalne pytania, takie duże pytania o to, czym ma być edukacja, mm -hmm. nie tylko uniwersytecka. Tak, to jest bardzo ciekawe. Niby takie małe, niepozorne narzędzie, a tyle może zmienić. Ja tylko pociągnę do ten Oj. wątek, bo jak temu byłem w Azji na konferencji właśnie yy, poświęconej tematy, te, tematyce wykorzystania nowych technologii w edukacji. I tam był bardzo ciekawy panel, w, w ramach którego występ, występowali naukowcy z azjatyckich dobrych uczelni, z Singapuru nie tylko. którzy powiedzieli wprost, my sami nie wiemy, w którym miejscu my jesteśmy, dlatego, że my mamy do czynienia, i to ładnie nazywali, z uberyzacją nauki, że my dzisiaj zaczynamy powolutku przegrywać ten wyścig. Bo wypierają nas z rynku osoby, które mają wiedzę i mają technologię, i one nie muszą danemu klientowi dać dyplomu uczelni wyższej, tylko dadzą jakąś bardzo konkretną kompetencję, która w danym momencie na rynku jest potrzebna. Co więcej, ci dostawcy tej wiedzy z wykorzystaniem technologii, oni są w stanie bardzo szybko adoptować swoją ofertę naukową. Czyli jeśli teraz mamy szał na Wykorzystanie czata, na przykład w marketingu, to oni są w stanie bardzo szybko to, te, tego typu szkolenie zaoferować. Co więcej, oferują to onlineowo, więc dla nich rynek jest nieograniczony. I konkluzja była taka z tej dyskusji, że, no, że świat nauki sam musi się zastanowić, co teraz będzie, bo tak jak słusznie Pani doktor zauważyła. Być może to nie jest czas, kiedy będą takie długie formy, pięcioletnie mm -hmm. kształcenia, tylko to będą właśnie szybkie, szybkie mówiąc kolorowianie, strzały, w ramach których my będziemy dostarczać jakąś kon kon konkretną wiedzę, bo też z drugiej strony głos po stronie przedsiębiorców jest taki, że. Nas nie za bardzo interesuje, jakie Wy uczelnie skończyliście. Nas interesuje, co Wy potraficie zrobić, jakie są umiejętności. Tak samo jak nie interesuje nas tak bardzo Wasze doświadczenie, żebyście na, kier na stanowisku tam kierowniczym, nie kierowniczym, mm -hmm. tylko ja Ciebie zatrudniając, bardzo chciałbym wiedzieć, co Ty potrafisz zrobić i czy to się wpisuje w moje realne potrzeby w danym momencie. Jeśli tak, to super, jeśli nie, no to, to, to jest jakiś kłopot. Tym bardziej, że znów powołując się tu na badanie McKinsey'a, od 20 do 30% mówi się, że stanowisk jest obsadzonych przez osoby, które mają niewłaściwe kompetencje. I w efekcie firmy na tym tracą, no bo nie wykorzystują całego, całego potencjału, który powinni wykorzystać. Co za tym idzie, potencjalnie no spójrzmy na to, jako na, na tam 20-30% miejsc, które my możemy zająć, jeśli będziemy mieli określone, dobre kompetencje. I teraz pytanie, kto nam da tą wiedzę i umiejętności, czy to jest uczelnia, czy to jest właśnie ten taki edukacyjny uber, czyli ekspert, który jest w stanie szybko zaoferować nam konkretną wiedzę, którą my w danym momencie potrzebujemy. I jeszcze raz, wracając do, do, do tego biznesu, kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, które pracują w działach hr to one mówią wprost, czasami certyfikat z LinkedIna, jakiś specjalistyczny, jest dla mnie bardziej atrakcyjny mhm. niż, niż tam informacja o tym, że ktoś tam skończył jakieś studia, które teoretycznie powinny być dla mnie ciekawsze, co gorsza. Systemy, które są wykorzystywane coraz powszechniej w działach, AI, systemy AI-owe no też wyłapują wedle określonych słów kluczowych. Więc w tym momencie może one szybciej wyłapią właśnie certyfikat branżowy i na tej podstawie zapraszam Was na rozmowę kwalifikacyjną niż to, że skończyliśmy mhm. tam pięcioletnie studia w jednym czy w, w jednym mieście czy w innym. Ale to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, bo co to oznacza? To oznacza, że jeżeli rzeczywiście ta przyszłość, jeśli chodzi o zdobywanie kompetencji, umiejętności, edukację całożyciową, będzie wyglądać tak, że coraz więcej będzie tych krótkich form, elastycznych, to proszę zobaczyć, jak wiele to wymaga od samego użytkownika tego, tego czyli na przykład kogoś, kto się odnajduje na rynku pracy, to oznacza, że on musi być elastyczny, że musi mieć taką postawę proaktywną, musi być odporny na porażkę, musi być jak ta czcinka na wietrze, tak, że nie daje się złamać, ale się dostosowuje do okoliczności. I co najważniejsze z punktu widzenia edukacyjnego, on musi mieć dobrą bazę, to znaczy on musi umieć się uczyć i też te wszystkie szkolenia, o których rozmawiamy, one też się przecież na czymś budują, ich się nie da jakby włożyć do, do zupełnie. Pustego dzbanka, przepraszam za takie tutaj metafory. Mm -hmm. Muszą być dobre podstawy. To oznacza, że znaczenie edukacji i podstawowej, i ponadpodstawowej będzie ogromne. No i oczywiście znaczenie edukacji wyższej też. Bo proszę zauważyć, jeżeli na przykład sięgniemy do ostatniego raportu World Economic Forum, tak, czyli tego słynnego The Future of Jobs, który tam już przez ostatnie lata co roku jest publikowany i mamy tam zawsze takie zestawienie tych kompetencji na teraz i kompetencji na najbliższe lata, najbardziej oczekiwanych przez pracodawców, to tam na dwóch pierwszych miejscach, jeśli dobrze pamiętam, są dwie kompetencje kognitywne, czyli krytyczne myślenie i analityczne myślenie. I to są kompetencje, w których zawsze uniwersytety były świetne tak, w ich kształceniu. Mhm. A czy nadal są? I to jest właśnie pytanie, czy nadal są? Na pewno mają potencjał, tylko pytanie, czy sposób, w jaki kształcą tych umiejętności, jest nadal dobry, jest nadal dostosowany do tego, czego oczekujemy. Być może to jest też wezwanie takie do, do uniwersytetów, czy do zastanowienia się, żeby wrócić do tych podstaw, to znaczy, być może ta edukacja uniwersytecka powinna być właśnie daniem takiej bazy, mniej rozdrabnianiem się na jakieś bardzo szczegółowe kierunki, próbą dogonienia tego, czego się, się nie da dogonić, tak? Bo nie da się dogonić edukacją kilkuletnią, e, kierunkową, taką specjalistyczną, specjalistycznego szkolenia, tak? To jest jednak trochę co innego, jakby do innych grup jest to dedykowane. Więc może uniwersytet powinien bardziej się skupić na tym, w czym jest najlepszy. Właśnie w tym, w tym, mhm. tym uczeniu tego krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, dawania takiej możliwie Najlepszej bazy dla tych, którzy później będą budować to swoje portfolio edukacyjno-zawodowe przez całe życie. To jest ogromne wyzwanie. No i oczywiście dyskusja, tak. To... Tak, tak. Właśnie, bo chyba w ostatnim czasie uniwersytety bardziej skupiły się na jednak uczeniu teorii i uczeniu, może nie uczeniu pisania, ale jednak wymaganiu tego pisania na podstawie zdobytej teorii, tak jak powiedziała pani doktor wcześniej o tych pracach dyplomowych czy zaliczeniowych a nie na kompetencjach tego krytycznego myślenia czy analitycznego myślenia. Po części pewnie tak, natomiast to też jest tak, że na przykład, y, proszę zauważyć tak, co się zadziało po 89 roku. Najpierw ogromna rewolucja edukacyjna, mm -hmm. mówię o Polsce tutaj, mm -hmm. wzrost liczby studentów ogromny, tak? Nie wiem, z 400 tysięcy na początku lat 90 do blisko 2 milionów w 2005 roku, mm -hmm. tak? A później kolejna rewolucja, cichsza, o której się mniej mówi, czyli ten spadek tej liczby studentów z różnych przyczyn, także demograficznych, no w tej chwili. To były jakie lata? Po 2005 po roku. 2005. Mhm. Do teraz w zasadzie, tak. Mhm. Teraz mamy tam bodajże nieco ponad 1, 200 tysięcy. I oczywiście z pewnymi zmianami, które miały też duże znaczenie, na przykład dużym wzrostem udziału studentów cudzoziemców. To mhm. coś, czego wcześniej nie mieliśmy, tak, rozwojem kierunków, programów realizowanych w języku angielskim, ale też ta druga zmiana, czyli to zmniejszanie się liczby studentów przy bardzo takim, jak to dobrze nazwać, rozpędzonym systemie edukacji wyższej, tak, mhm. bo najpierw ten bardzo silny wzrost studentów powodował, że powstawały nowe uczelnie prywatne na uczelniach publicznych. Było coraz więcej miejsc, coraz więcej studiów niestacjonarnych, tak, mhm. coraz więcej tych studentów. Potem, może nie tak nagle, ale w takim dłuższym procesie to zaczęło przyhamowywać. No i zaczęły nam zmieniać, zaczęła nam się zmieniać się zmieniać sytuacja. Tak? Na przykład w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w której wiele uczelni walczy o tego studenta. Szczególnie na, na studiach drugiego stopnia widać ten, to, to zmniejszenie się liczby kandydatów, co też jakby, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest związane z elementem demograficznym. I tych studentów będzie mniej, tak? Tak, liczebnie. To mamy cały czas jednak taką rozbuchaną strukturę, i uczelni próbowały sobie różnie radzić. Między innymi właśnie próbując w ich mniemaniu dostosować się do rynku pracy, czyli i do oczekiwań studentów, czyli mhm. oferować coraz więcej, bardziej wyspecjalizowanych Zresztą. kierunków studiów, że może zachęcimy tego kandydata, żeby on do nas przyszedł. A proszę pamiętać, że to, co oferuje uczelnia, zawsze jest bardzo mocno związane z tym, jaki ma potencjał kadrowy, no bo przecież ktoś ten to kształcenie musi realizować Oczywiście. są nauczyciele akademiccy, mhm. tak? Więc tutaj wnioski to już zostawiam państwu do wyciągnięcia, jakby co z tego wynika, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby się zastanowić, jakby zrobić taki audyt trochę tego, co my mamy jako uniwersytety, jako uczelnie wyższe. Jaki jest nasz największy zasób? Jaki w tym zmieniającym się społeczeństwie, środowisku, gospodarce, co my mamy do zaoferowania unikatowego? I wydaje mi się, że nadal to, co mamy unikatowego, to jest właśnie to wejście w głąb, to jest właśnie to kształcenie tych podstawowych, ale na poziomie bardzo zaawansowanym kompetencji kognitywnych. Oczywiście nie tylko, tak, mogliśmy tu rozmawiać, jak ważne są, jak ważne jest kształtowanie postaw, innych umiejętności, ale myślę, że taka dyskusja o tym właśnie, po co nam uniwersytet? Tej nowej rzeczywistości, no to nas czeka jak najbardziej. Ja tylko hmm. pociągnę ten wątek, że ja całkowicie zgadzam się z panią, że rzeczywiście nie ma co konkurować z tymi właśnie technologicznymi uberami edukacyjnymi, dlatego że oni zawsze będą szybsi bez względu na to, jakbyśmy się bardzo starali. Natomiast, natomiast ten dialog z przedsiębiorcami jednak dobrze prowadzić, żeby lepiej rozumieć, jakie są potrzeby rynku. Bo znów kilkanaście tygodni temu było duże w Gdańsku forum poświęcone kompetencjom przyszłości organizowane przez Intel. W tym wydarzeniu brały też udział inne firmy, Microsoft, Ericsson, Orange, i w wielu dyskusjach, w wielu debatach pojawiała się taka informacja, że oni potrzebują pracowników, którzy będą potrafili szybko się uczyć, dlatego że ten szok biznesowy, o którym mówiłem chwilę temu, on ich też w pewnym sensie dotyka. Więc oni potrzebują nie takich pracowników, którzy będą mieli jedną kompetencję i będą cały czas cieszyć się z tego, że tą kompetencję posiadają, tylko oni mm -hmm. muszą ad adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości. Szybko ponosić porażki, w sensie, że nie angażuje się w długie projekty, tylko być może w krótkie projekty, które nawet jeśli są porażką, to są dla mnie nauką, którą ja mogę wykorzystać w kolejnych projektach. Więc jak to mówią, it's okay to fail, więc tu też jest, jest ok, jeśli potencjalnie coś nam nie wyjdzie, bo my mamy wiedzę, którą możemy wykorzystać przy kolejnych okazjach. Natomiast ciekawy też był jeden głos pana słyszej firmy, który powiedział, ja też potrzebuję ludzi, którzy potrafią się po prostu oduczać rzeczy, z którymi funkcjonują w mojej firmie, mhm. dlatego że no, będziemy zmieniać pewnie nasze nawyki. To ostatnio sławna książka, Atomic to Habits, mhm. po, poświęcona też temu zagadnieniu. My też musimy w, być elastyczni na to, żeby powiedzieć sobie: OK, to jak działałem, to się niestety skończyło. Teraz muszę działać inaczej. I to, o czym pani doktor mówiła. No to są z jednej strony fascynujące czasy, że możemy cały czas się edukować, a z drugiej strony, jaką my mamy presję, która, która nad nami ciąży, właśnie ciągłego gonienia, ciągłego, ciągłego szukania tej opcji dla siebie, jeśli chodzi o kompetencje i przyszłości, i tego stanowiska, które ja mogę wykonać w perspektywie tam dwóch, trzech, pięciu, siedmiu lat. Nie? Właśnie, i tu się pojawia ciekawe pytanie, bo powiedzieliśmy, że o tych. O tej masie możliwości, które aktualnie mają studenci czy młodzi pracownicy, ale jak oni się mają w tym wszystkim odnaleźć? Mam do wyboru uniwersytet, mam do wyboru trzyletnie studia i potem, na przykład, dwuletnie, mam do wyboru krótsze kursy. I jak ja mam się w tym odnaleźć? żeby wybrać coś dla siebie. No ja myślę, że tu z tego co pan doktor przed chwilą powiedział, wniosek jest jeden dla mnie oczywisty. My musimy od samego początku, to znaczy od rozpoczęcia edukacji przez dziecko bardzo wcześnie, jak najwcześniej, szkoła powinna się skupiać właśnie na tym, żeby uczyć jak się uczyć, mhm. żeby uczyć tej odporności, elastyczności, bo przecież to wszystko jest bardzo trudne. Te postawy, o których tu pan doktor mówił, one nie biorą się znikąd. To nie jest tak, że my się rodzimy z takimi umiejętnościami szybkiego uczenia się, oduczania, radzenia sobie z porażką. No nie, wręcz przeciwnie, my widzimy, że na przykład obecnie też młodzież, która przychodzi do nas na studia, jest bardzo często bardzo wrażliwa na porażkę i mhm. bardzo, bardzo trudno jej się z porażką pogodzić i, i bardzo trudno jest czasami przyjmować taki feedback. Nie, nie nazwałabym go negatywnym, ale taki, w którym, który ma za zadanie pomóc coś poprawić. I, bo to też jest uznawane za pewnego rodzaju porażkę. Nawet wszedł to w słowo, bardzo trudno im przyjmować feedback. Tu bym zakończył. Pewnie tak. Pewnie tak. Myślę, że bym się też zgodziła z tym. Także to jest kształtowanie człowieka, który sobie, najpierw ucznia, potem studenta, potem pracownika, czy też gdzieś tam łącząc te role w którymś momencie, Człowieka, który sobie będzie radził z tą ogromną presją. Myślę, że nie bez powodu jedną z głównych kompetencji przyszłości, właśnie w tym raporcie, wskazywaną, The Future of Jobs, o którym wspominałam wcześniej, jest rezyliencja, tak? mhm. czyli ta odporność, ten, ta, ta, ta umiejętność radzenia sobie właśnie przy tych wszystkich czasami niesprzyjających okolicznościach i dążenia do własnego celu. Co jeszcze ważniejsze, moim zdaniem, określania na nowo tego celu, jak zmieniają się okoliczności, jak zmieniają się uwarunkowania. Więc po pierwsze, na pewno, jeżeli nie będziemy tego kształcić na poziomie edukacji jak najwcześniejszej i przez cały proces edukacji, to ten student, o którym pani wspomniała, on sobie będzie radził z bardzo dużą trudnością, bo on po prostu nie będzie do tego przygotowany. My nie jesteśmy w stanie na studiach wyższych, a ja w ogóle od tego zaczęłam, tak, że my, jakby, dostajemy trochę. Osoby, które są, no, no wychodzą z pewnego systemu, są ukształtowane, tak. Sposób. I tu oczywiście można pewne rzeczy mhm. zmienić, pomóc, ale, ale tak naprawdę to, co się dzieje od szkoły podstawowej i w szkole porad podstawowej, ja uważam, że w ogóle szkoła podstawowa jest tutaj absolutną podstawą, i, <grym> i, i buduje tą bazę najważniejszą. Więc to tam właśnie od najwcześniejszych lat powinny się powinno się rozpoczynać kształtowanie tych postaw. Żeby tak się mogło dziać, to musi się też zmienić sposób kształcenia, proces kształcenia, podejście do tego kształcenia. Tak? Jeżeli chcemy, żeby pracownik umiał przyjmować porażkę, wyciągać wnioski i iść dalej, no to musimy tego już uczyć ucznia w szkole podstawowej. Tak? Musimy trochę inaczej podejść do popełniania błędów, na przykład w procesie kształcenia. Więc to, to oczywiście to jest bardzo długa dyskusja i to, to, to moglibyśmy długo o, tym, długo o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie kluczowe. Natomiast drugą kluczową rzeczą, taką wspomagającą, ale moim zdaniem bardzo ważną, jest to, żeby od samego początku, od samego początku procesu edukacji, po kształcenie wyższe i później po to, co się dzieje w, na rynku pracy, żeby człowiek miał wsparcie. Dlatego tak ważna na przykład jest coś, co u nas bardzo kuleje w systemie edukacji, czyli takie doradztwo edukacyjno-zawodowe, które powinno być jak najbardziej indywidualne, jak, naj, jak najbliżej ucznia, później jak najbliżej studenta, a później jak najbliżej tego kogoś, kto, kto sobie próbuje się odnaleźć na rynku pracy, w różnych sytuacjach też życiowych. Ja myślę, że to będzie taki sektor w ogóle usługowy, który się będzie bardzo, bardzo rozwijał. Czyli tacy, no nazwijmy to doradcy, coachowie... Trenerzy, którzy mm -hmm. będą nam pomagać, kształtować te ścieżki edukacyjno-zawodowe. To jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. Ja mam jeszcze dodał jedną kwestię, mm -hmm. mianowicie to, co często w raportach wychodzi, czyli umiejętność współpracy. To jest taka rzecz, która może być na uczelniach rozwijana. To idealnie byłaby, gdyby to było rozwijane na, na tej edukacji podstawowej i średniej, o której też pani, pani wspominała. Natomiast no, uczenia w tym kontekście też może coś zrobić, bo jednak te sposoby zarządzania firmami też się zmieniają. Odchodzimy od tych takich klasycznych struktur hierarchicznych, raczej są spłaszczone, coraz bardziej spłaszczamy organizacje nasze biznesowe i w tym momencie ta współpraca staje się absolutnie kluczowym czynnikiem. Co więcej, teraz w kontekście tej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, współpraca nie tylko ludzi między sobą, ale ludzi też z maszynami. Ta koncepcja, która w, przez MIT, jeszcze przed chwilą, przed covid em była dość mocno promowana, tworzenie tych super teams, w ramach których ten, ludzie nie tylko dobrze ze sobą współpracują, są efektywni, ale też są wspomagani przez technologię. Wtedy, przed COVID chwilę, przed covid em to brzmiało trochę abstrakcyjnie, natomiast teraz, w momencie, kiedy mhm. zalała nas fala różnych czatów, aplikacji, i, I tysiąca różnych narzędzi, które, które nagle mamy w, zasię w zasięgu ręki, no to poukładanie tego nowego systemu pracy staje się na pewno wyzwaniem. Natomiast bez umiejętności w ogóle pracy pomiędzy nami, no to, no to tutaj implementacja, dokładanie do tych technologii paradoksalnie jeszcze może więcej wyrządzić, wyrządzić szkody niż przynieść pożytku. Ale to jest generalnie też taki trend, który, na który powinniśmy zwracać uwagę, że ta kooperacja, współpraca. To jest, to jest szalenie istotna rzecz. O tym także mówiono w, właśnie w Davos, że mm -hmm. tak samo na poziomie firmy, jak i na poziomie w ogóle rynku, ta koopetycja, gdzie my współpracujemy z naszym konkurentem w takich obszarach, które dla nas wszystkich są, są atrakcyjne, korzystne i w ramach których my zyskujemy na tej współpracy. To jest też taka rzecz, która będzie coraz częściej, z którą będziemy mieli coraz częściej do czynienia, więc współpraca, moim zdaniem, to jest też taki obszar, który być może mógłby być jednym z obszarów, w którym można się zaopiekować na, na uczelniach, kształcąc młodych studentów. No tak, czyli na przykład, żeby takiego czata GPT bardziej traktować jako asystenta po prostu naszych codziennych jakichś tak, no bo, zadań. Tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, że to są różne podejście do, do czata. Możemy powiedzieć, nie, w ogóle nie chcę czata, nie lubię czata, nie chcę rozmawiać z maszyną. Możemy potraktować czata jako, jako nasze, może, może inaczej. Możemy odrzucić, możemy potraktować jako dobre narzędzie, tak jak teraz mhm. wykorzystuję jakąś tam apkę, żeby sobie wygenerować grafikę, ale też mogę robić coś więcej, czyli mogę go traktować jako konsultanta, jako Tutaj bliskiego współpracownika, jako eksperta, do którego się zwracam, i, czy też y, właśnie, czy, czy też w ogóle technologie jako agent to już ten najwyższy poziom y, możliwy wykorzystania. Więc to są różne y, sposoby na współpracę z technologią, tylko ja zwracam uwagę. Jedna rzecz to jest produktywność na poziomie indywidualnym, a druga to jest jednak y, kwestia produktywności na poziomie grupy. Jeśli my w danych firmach, organizacjach nie mamy kultury uczenia się, kultury popełniania błędów, kultury też takiej, który nawet jak popełnię błąd, to nikt nas z tego nie będzie rozliczał, no to potem trudno mówić o tym, że implementujemy narzędzie i te narzędzia nam przynoszą korzyść, bo prawdopodobnie nie, ben, nie, będą tak, nie będzie tak się działo, bo ludzie będą się tego obawiać w pewnym sensie. Jasne, dziękuję. Niestety czas nam powoli się kończy, także na koniec chciałabym Wam zadać pytanie takie. Dosyć może hipotetyczne, ale padło tutaj, no niestety, kilka demotywujących stwierdzeń dla dzisiejszych studentów pod kątem, że no, dzisiaj już mają teraz trudniej, no bo nie wyszli z tego systemu edukacji, który był, który był jakoś um, no, zmieniony, tylko z naszego systemu edukacji. Więc może, tak na koniec, kilka porad dla takich studentów czy młodych pracowników dzisiaj, co właśnie. Mają zrobić, jak się zachowywać i w którą stronę iść, jak szukać swoich możliwości. Dobrze, to może ja zacznę, bo tak się poczułam wywołana do odpowiedzi tym demotywowaniem, więc absolutnie nie chciałabym nikogo demotywować. Uważam, że czas studiów wyższych jest absolutnie wspaniałym czasem i Nadal oczywiście ma znaczenie wybór uczelni, ma znaczenie wybór kierunku. To jest ważne z różnych powodów, bo nawet jeżeli mówimy, że jesteśmy w takim świecie, w którym umiejętności coraz bardziej zaczynają się liczyć na rynku pracy, a nie dyplomy, rzeczywiście to wszystkie jakby trendy pokazują to bardzo mocno, że tak, że tak jest, no to jednak nadal. Mamy znaczenie dyplomu, tak? To, jaką uczelnię skończyłeś, ma znaczenie. Czy to, jaki kierunek skończyłeś, ma znaczenie? Może mieć znaczenie. Z punktu widzenia tego, co chciałeś studiować, jakie są Twoje oczekiwania, co dostałeś na tym kierunku, to tak. Natomiast jeśli mogłabym coś powiedzieć, poradzić, to przede wszystkim może zacznę od tego, że uczelnie bardzo się też zmieniają. I to jest tak, że my staramy się bardzo mocno, jakby nadążyć za tym, co się dzieje, na tyle, na ile możemy. Przede wszystkim tworząc jak najlepszą taką przestrzeń do kształcenia dla samych studentów. I tu wydaje mi się, że w ostatnich latach naprawdę ogromny wysiłek był zrobiony, także od takiej strony, żeby nauczycieli akademickich wspierać w tym, żeby oni też jakby mogli nadążać. Tak? Bo wszyscy wiemy, że to jest i mamy takie poczucie, że to jest duże wyzwanie. Ale jeśli mogłabym coś takiego radzić już samym studentom, którzy rozpoczęli studia, na pewno radziłabym to, żeby wykorzystywali, żeby mieli głowy takie bardzo otwarte, tak? Mhm. I żeby mieli szeroką perspektywę i żeby się nie przywiązywali też do tego kierunku, na którym są. To znaczy, żeby mieli takie poczucie, że będą zmieniać pewnie swoje ścieżki, takie i kształceniowe, i zawodowe, wiele, wiele razy. I że to nie jest nic złego, że mm. jeżeli studiują coś, z czym nie czują się dobrze, jeżeli mają poczucie, że tracą czas, że to nie jest to, co chcieli, to żeby rozważyli za i przeciw, a i nie bali się podejmować takich decyzji, mm. nie wiem, o zmianie o kierunku, o zmianie w ogóle jakiejś ścieżki, o zmianie myślenia o swojej przyszłości. Wiemy z naszych rozmów ze studentami, że często jest to dla nich bardzo trudne, także dlatego, że często ta Taka presja ze strony rodziny jest bardzo duża, takie podejście, bardzo no, powiedziałabym w jedną stronę, jest też kształtowane na poziomie edukacji ponadpodstawowej. Tak? Że jakby wybierasz już na zawsze jakiś kierunek, przedmioty na maturze, później ten kierunek idziesz w niego i potem będziesz I już, już całe koniec. życie. I to już jest koniec. Tak, że musisz skończyć, trudno. Nie podobać się, No źle wybrałeś, takie jest życie. tak? Więc bardzo byśmy chcieli i staramy się aktywnie jakby to promować wśród naszych studentów żeby takiej postawy, żeby takiej postawie się nie dawać, tak, żeby właśnie otwierać się szerzej. Mhm. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, uniwersytety, szczególnie te duże, dobre uniwersytety, takim jest Uniwersytet Warszawski, Oczywiście. mają bardzo dużo do zaoferowania studentom. I my byśmy chcieli, żeby ci studenci szeroko z tego korzystali. To znaczy, żeby Aktywnie też szukali dla siebie tego, co ich ciekawi, co ich interesuje, wchodzili w to. Ja na przykład zawsze bardzo swoich studentów namawiam, żeby wyjeżdżali na wymiany międzynarodowe. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, to, to może zmienić perspektywę w ogóle pod różnymi względami. Więc aktywnie szukać tych możliwości, korzystać z tego. To jest taki piękny czas, gdzie on oczywiście trochę inaczej wygląda teraz niż 20 lat temu, bo większość naszych studentów pracuje i Czasami te praca my tutaj tego wątku nie poruszaliśmy, ale to jest też bardzo ciekawy wątek mm -hmm. w kontekście edukacyjnym, y, więc to, to nie jest tylko tak, że oni tylko studiują. Tylko studiują tak. Ale mimo tego, że często łączą to z pracą, że y, już jakby starają się od takich, o, od samego początku budować jakąś tam swoją ścieżkę kariery, y, to jest to jednak, mimo tego najczęściej taki okres, gdzie jeszcze tych zobowiązań wobec innych ludzi, y, wobec rodziny, mm -hmm. mamy stosunkowo najmniej. Tak. Więc jest to też taki czas, gdzie jakby najłatwiej nam pewne rzeczy próbować, y, y, testować. I do tego bardzo zachęcam, do takiego Odważnego wchodzenia, mhm. szukania, pytania, rozmawiania, też wykorzystywania tego wszystkiego, co daje uniwersytet. Tak? Mhm. Czyli taki, takiej świadomości, że no to jest taki czas, który może się już nie powtórzyć w, tak, w takim tak. układzie. Tak? Mhm. Więc to Przede wszystkim to bym radziła, tego bym życzyła, czyli dużo takiej odwagi i poszukiwania. Jasne. I świadomości, że mm. można zmieniać. Nie bania się tego, że, że coś już wybrałem. Mogę mm -hmm. wybrać po raz drugi, po raz mm -hmm. trzeci, to nie jest nic złego. Tak I sobie pomyślałem, jak bardzo chciałbym się przenieść do tych czasów moich studenckich, <laughs> ale ten czas który jest te, teraz też uważam, że jest absolutnie fascynujący. I to nie tak, że my tutaj mówimy, że. Coś jest szybsze, coś jest wolniejsze. Moim zdaniem to jest czas, w którym ta edukacja formalna i nieformalna powinny być w tym samym czasie realizowana. To znaczy, ja studiuję na uczelni, dostaję pewną wiedzę uniwersalną, która, która daje mi pewną podstawę, to o czym też pani doktor wspominała. Natomiast jednocześnie robię sobie jakieś dodatkowe kursy, specjalizuję się w jakimś obszarze, na przykład korzystając właśnie z platform typu LinkedIn Learning czy jakichkolwiek innych. Więc robię to w zasadzie dwu, dwutorowo, mhm. i to mi też z jednej strony właśnie daje pewne podstawy, które ja muszę mieć i które powinienem mieć. Z drugiej strony, mam też tą wiedzę specjalistyczną, którą w danym momencie rynek oczekuje. Natomiast jeśli chodzi o porady dla studentów, to opowiem o mojej rozmowie niedawno z jednym z menadżerów w dużej firmie IT, który opowiadał mi o tym, że on namiętnie chodzi na konferencje o bardzo różnej tematyce, więc już chodził na jogę, był na architekturze i nie tylko. Ja mówię, a po co ty to, po co ty to robisz, czemu ty na to tracisz czas? On mówi, bo ja naprawdę muszę wyjść z tej mojej bańki. Jeśli mm. mam lepiej zrozumieć, co się dzieje dookoła, to ja muszę pójść na wydarzenie, które, na którym się totalnie nie znam, którego totalnie być może nie rozumiem, ale poznaję innych ludzi, być może łapię z nimi kontakt, być może ten kontakt będzie wykorzystany prywatnie, a być może zawodowo, ale przede wszystkim poszerzam swoje horyzonty i nie koncentruję się tylko na tej, na tej działce, którą się mm. zajmuję. Zatem życzę wszystkim studentom, którzy nas teraz słuchają, żeby właśnie otwierać się na coś nowego i fantastycznie wykorzystać korzystać z ten czas, bo lepszego chyba nie, nie będą mieli. Świetnie. Bardzo wam dziękuję za udział. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. także. A to był podcast Gospodarka 360 stopni.